Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Jak tam, co tam słychać dobrego? Dzisiaj się będę troszkę wymądrzał. Państwo pozwolą, bo od czasu do czasu jestem turystą, purystą, turystą językowym. Uwielbiam to i uwielbiam się czepiać. Dzisiaj się przyczepię do prezydenta, ale nie tego takiego od nas, tego co się uczy, tylko do prezydenta magistratu warszawskiego. Miał, słuchajcie, wywiad, no i w jednym ze stwierdzeń w tym wywiadzie poinformował całą Polskę, że w młodości był dupiarzem. Nie podoba mi się. No nie podoba mi się jak jasny gwint. I dam temu wyraz za chwilę. Państwo raczą posłuchać. A jeżeli nie, to nie. Czasem dobrze zabrylować w towarzystwie. Ot na przykład rzucić bomot albo żarcik. I już wokół zachwycone panie wszystkie. I panowie zachwyceni nieodparcie. Można także zrobić figla w drugą stronę, puścić bąka i rozglądać się wokoło, poprawiając króla żartu swą koronę, czy też innym także samo jest wesoło. Nie wiem, jak się państwo na to zapatrują, ale pewnie już za chwilę się okaże. Pan Rafałek z magistratu rzecz tak ujął, że w młodości nieodległej był dupiarzem. Word czerwone na dupiarzu zrobił ramki. Wiem, że Rafał chciał pochwalić się przed nami, że przed laty był po prostu bawidamkiem lub innymi słowy latał za babami. A tu poszło w Polskę, że gość był dupiarzem, a ja tylko króciuteńko jednym zdaniem. Takie perły językowe to przy barze, by przypadkiem nie wpadł ktoś w zakłopotanie. No i wyszła niezła klapa, mój Rafale. Podejrzewam, że i tak ci ujdzie płazem. Lecz spodziewam się i wiem to doskonale. Może błyśniesz z sensem za następnym razem. No, także, no. Słuchajcie Państwo, kochani, imieniny 8 czerwca obchodzą Dobrociech, Herakliusz, Jadwiga, Jakub, Maksymin, Maksymina, Maria, Medard, Medarda, Seweryn, Wilhelm i Wyszesław. I wszystkiego dobrego i ściskam Państwa i zobaczymy się niewątpliwie jutro. Do zobaczenia, pa!